miejmy nadzieję, że Gabrysia Grzywińska nie przeżyje takiego debiutu jak ty, bo wiemy, że tamto spotkanie zakończyło się wysoką porażką Polek. Teraz jednak uważajmy, Lota Szelin w polu karnym i to jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. Pierwsza bramka dla reprezentacji Szwecji, a mówiłyśmy, że na Lotę Szelin bardzo trzeba uważać, bo to jest zawodniczka, która dysponuje wspaniałymi warunkami fizycznymi. Wysoka, szybka, bardzo dobra technicznie. No i w siódmej minucie Szwedki obejmują prowadzenie właśnie po strzale piłkarki Olympique Lyona. My widzimy, jak tutaj linia obrony tym razem nie poradziła sobie z tą piekielnie szybką napastniczką, ale co chyba najważniejsze, zaraz dokończymy, bo może być groźna akcja w polu karnym Polek. Muszą uważać teraz biało-czerwone, żeby nie odwróciła się z piłką Szelin, ale to zrobiła napastniczka reprezentacji Szwecji. Szelin będzie do grania, tam będzie zamykała Kosovare Aslani. No i bramka dla reprezentacji Szwecji. 56. minuta, 2-0. Ta, która weszła na plac gry w 46. minucie, piłkarka Paris Saint-Germain, Kosovare Aslani, podwyższa wynik meczu na 2-0 dla reprezentacji Szwecji. Grająca z numerem 19, zawodniczka w talii Pii Sundhage wykorzystała podanie Loty Szelin. Teraz widzimy dokładnie, jak odwróciła się z piłką Lota Szelin i dograła wprost na głowę zamykającej tę akcję Kosovare Aslani. Magdalena Szaj nie wygrała, nie była w stanie powstrzymać atakującej Kosovare Aslani. No i rzeczywiście dominują w środku pola Szelin, ależ teraz piekielnie widzieliśmy, jak jest szybka napastniczka reprezentacji Szwecji. 3-0. 70. minuta spotkania. Lota Szelin podwyższa rezultat meczu. No i strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Lota Szelin, napastniczka reprezentacji Szwecji i Olimpiku Lyon. I to zupełnie, można powiedzieć, Aniu, taka bramka z niczego. No nie upilnowała tu Joanna Płonowska. Lota Szelin piekielnie szybka, jeszcze przy krótkim słupku pokonała interweniującą Annę Szymańską. Można mówić o czymś takim, że takiego patentu Szwedki na Polki nie mają, choć jedno spotkanie, Aniu, które ty bardzo dobrze pamiętasz źle. Teraz bramka będzie 4-0 dla Szwedek, ależ fatalny błąd polskich piłkarek. No to było naprawdę bardzo niedobre zachowanie naszych zawodniczek w polu karnym. W taki sposób pozwolić oddać strzał głową. No i za chwilę zobaczymy powtórkę tego spotkania. To zdaje się ma Berglund. Cieszy się ze zdobycia bramki. Nie, Linda Sembrant, przepraszam. W 88. minucie spotkania uśpiło mnie to zachowanie. Tu zobaczmy dośrodkowanie. No i Sembrant praktycznie przez nikogo nie pilnowana. A tu jeszcze zderzenie w bramce Anny Szymańskiej z Aleksandrą Sikorą uniemożliwiło jakąkolwiek interwencję i powstrzymanie tej piłki. No i to jest czwarta bramka dla Szwedek. I think there's two halves. The first half is not so good. Poland is doing a great job. Second half, I think Poland get tired and we play much better in second half. I'm happy with the result because we needed these 3 points. So it was a good game overall for us. Are you surprised that in the Polish team there are playing a lot of young players, very young players? I think it's good to see that Poland has a young team with many good players. I think it was especially number 17. I was very surprised how good she was for her age. So it was it's nice to see that the young players are coming up and they're doing something good. Gabriela Grzywińska, ubiegłoroczna mistrzyni Europy do lat 17, w meczu przeciwko Szwecji w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Pierwszy raz w pierwszym składzie dorosłej reprezentacji Polski. Jakie są twoje odczucia, jakie to było dla ciebie doświadczenie? Ojeju, ten mecz był bardzo ciężki, bo Szwecja to jest naprawdę wymagająca drużyna. Ale wynik nie zmienia faktu, że dobieramy doświadczenia i na pewno idziemy do przodu. Musiałaś stoczyć w tym meczu wiele pojedynków z jedną z najlepszych napastniczek na świecie, Lotą Szelin. Jakie to doświadczenie? No ciężko było, ale no co, dałyśmy dziewczynami radę, nie wiem. No jest wymagającą zawodniczką i nie można jej odpuszczać. Cały czas tak sądzę, że to jest zaszczyt zagrać z taką drużyną. Jak widać, brakuje nam jeszcze, no można powiedzieć, sporo. I
Myślę, że tak. Myślę, że nie tylko ja, tak naprawdę cała drużyna, całe inne dziewczyny się też czegoś nauczyły, że mamy tak naprawdę młodą drużynę, że to, że nie wiem, niektóre mają po 17-18 lat, to jest całkiem inna piłka i my tak naprawdę jesteśmy w trakcie budowania, więc no jeszcze dużo, no, dużo pracy przed nami, nie ukrywajmy, musimy wrócić do klubów, zawziąć się w sobie i po prostu trenować jak najwięcej, żeby dorównać tym zawodniczkom, z którymi dzisiaj mogłyśmy się zmierzyć.